Dzisiaj notowania cen akcji spółki PKN Orlen osiągnęły lokalne, miesięczne, wielomiesięczne maksima. Wpływa na to m.in. formacja gwiazdy porannej, która się pojawiła w ostatnich dniach, ale tego typu struktura mogła już wyczerpać swoje pozytywne znaczenie. Czego należałoby się doszukać na wykresie? Przede wszystkim dojście do tej czerwonej strefy. Jest to nic innego jak średnioterminowa strefa oporów, w której już wielokrotnie bykom nie udało się kontynuować wzrostów. Pytanie, co tym razem tutaj wymyślą, bo jest to przedział pomiędzy 67 a 68 zł. Najważniejsze byłoby zamknięcie tego dnia powyżej tego poziomu. Jest jeszcze jednak coś innego na wykresie, co może cieszyć oko. Pytanie, czy portfele inwestorów, akcjonariuszy, z racji tego, że w tym tygodniu dochodzi do atakowania, łamania linii trendu spadkowego wyznaczonej poprzez pociągnięcie prostej odcinka po kluczowych wieloletnich maksimach. No i połączenie tego typu sygnału, który tutaj pojawia się, czy też się może pojawić, brakuje jeszcze potwierdzenia, mogłoby przełożyć się na wyprowadzenie wzrostowej kontry, nawet w kierunku szczytów z 2021 roku. Dodatkowo można wyrysować tutaj ewentualnie kanał wzrostowy, którego górnogranicznie mogłoby się okazać magnesem w kolejnych tygodniach, o ile oczywiście wybicie będzie wiarygodne. No i temat średnich 200, bo jest ich 200 sesyjna, która wyhamowała, zatrzymała spadki w maju, w lipcu ściągnęła do siebie, ale udało się ją obronić. No i średnia 200-tygodniowa, czyli kolejna ważna granica, ruchoma granica, która w tym tygodniu, w tamtym tygodniu, dwa tygodnie temu znajduje się poniżej cen, a jest to dobra informacja dla zwolenników dalszych wzrostów. No i pytanie, co dalej? No bo jeżeli chodzi o wskaźniki impetu, tutaj wskaźniki impetu, to jak na razie nie ma się czego czepić. Tygodniowe RSI zachowuje się wzorcowo na korzyść byku. Pytanie, gdzie umieścić poziom obrony? No bo na wykresie tygodniowym można doszukać się okazałej białej tygodniowej świecy, ale jednak kluczowe wsparcie na najbliższe tygodnie znajduje się niżej. Jest to 62,86 i można postawić taką tezę, że dopóki tygodniowa cena zamknięcia wypada nie niżej, dopóty byki mają zielone światło do kontynuacji wzrostu.